Witajcie, kochani, witajcie. No to zaczął nam się marzec, więc przechodzimy do grzybów, które spotkaliśmy w marcu. Jednym z takich grzybków, bo mały rozmiarami, dlatego mówię grzybków, jest to pseudoplektania nigrella. Polska nazwa to czareczka czarniutka. Zresztą sami zobaczcie dlaczego. Jak widzicie, kolor właśnie czarny. Wewnątrz owocnik ma taką dosyć gładką, ale matową strukturę. Młode owocniki, jeszcze jak są po deszczu, bardzo pięknie się błyszczą w środku. A zewnętrzna ta strona jest taka szorstka, matowa. Krawędzie z takimi drobnymi włoskami. Występuje właśnie teraz wiosną, od marca. Najczęściej możemy go spotkać w lasach iglastych typu sosna. W moim przypadku, jak widzicie, tutaj sosna i świerk. To podłoże, na którym występują te grzyby, raczej powinno być wilgotne. Wtedy mają najlepsze warunki do wzrostu. W tym miejscu, w którym nagrywam tej pseudoplektanii, czyli tej czareczki, jest bardzo dużo. Inna nazwa, którą możecie spotkać, to jest uszko czarne, ale już mniej używana. Teraz jest czareczka czarniutka. Ja wam może pokażę, jak wygląda ten mój teren tutaj. Spójrzcie sobie wszędzie. Nie jest jakoś strasznie zarośnięty ten teren. Są sosny, akurat ten las jest troszkę mieszany, ale tutaj głównie dominuje sosna. Mamy trochę brzozy, jakieś osiki, ale co najważniejsze, że to podłoże jest tak lekko mszyste, czyste i wilgotne. Dlatego te pseudoplektanie tutaj możemy spotkać. To jest ten sam teren, w którym rosną u mnie purchatnice piaskowe. To jest dość rzadki grzyb, o którym też sobie możecie zobaczyć, tylko one troszeczkę w późniejszym terminie. No ale już w okolicach lata się pokazują. A co wspomina o tym grzybku Ewald? No to może wam pokażę. Zobaczymy nam spis treści nazw łacińskich. Więc jak sami widzicie, w atlasie Ewalda też ten grzyb występuje. Jest na stronie 648, środkowa pozycja. A u mnie możecie zobaczyć, jak to wygląda w realu. To idziemy poszukać kolejnych ciekawych grzybów w marcu. Skoro mamy marzec, to jeszcze się pokręcimy koło topoli, bo koło tej topoli jest dużo ciekawostek. Dużo, no kilka na pewno. Ale najpierw pokażę wam grzyb, który występuje na tej kłodzie. Orzechówka wiązkowa. Chodźcie, pokażę wam. Ale występuje tylko w tym jednym miejscu. Tutaj. Zwróćcie uwagę, że bardzo mocno zlewa się z podłożem, dlatego ciężko wypatrzeć te grzyby. Są niewielkich rozmiarów, do 6-7 mm może te owocniki w najszerszym miejscu mają. Bardzo często i gęsto właśnie występują w takich skupiskach, więc jeżeli wam się uda spotkać, no to gratulacje. Grzyb troszkę skórzasty, taki chropowaty na zewnątrz. I występuje przeważnie zimą. Wiosną, jak przyjdą większe temperatury, to z racji tego, że będzie sucho, obeschną te owocniki, już nie będą tak ładnie wyglądać, dlatego pokazuję wam je teraz w marcu. Także orzechówki wiązkowe to bardzo trudny grzyb do znalezienia, więc trzymam kciuki, żeby wam się udało. A ci, co by chcieli jakiekolwiek orzechówki spotkać, to proponuję orzechówkę mączystą na leszczynach. Ją najszybciej spotkacie. Jak poprzeglądacie tych gałęzi leszczynowych troszeczkę, to na pewno wam się uda spotkać. A my te orzechówki teraz opuścimy i przejdziemy się wzdłuż tej topoli, tej kłody do końca. Pokażę wam coś ciekawego. Chodźcie! Chciałem wam pokazać jeszcze jedno fajne miejsce. Spójrzcie. Tutaj pełno piestrzenicy kasztanowatej. Jest to Grometra esculenta. Jak nazwa esculenta
oznacza jadalny. Tak akurat w tym przypadku troszkę się to mija z prawdą, bo grzyb jest uważany za trujący z tego względu, że zawiera lotne związki, takie coś mniej więcej jak w paliwie, i przy obróbce tych grzybów jest najgorzej, czyli można się zatruć samymi oparami. Kiedyś ten grzyb był jadalny i był zbierany, ale właśnie z racji tych zatruć teraz jest wrzucony do listy jako trujący. U mnie naprawdę można jej sporo spotkać. Z tej strony mam też kilkanaście owocników. Widać u tych owocników trzony są takie dosyć ciemne, co właśnie je odróżnia od piestrzenicy olbrzymiej, która akurat ma jasne trzony zazwyczaj, a ta zazwyczaj ma ciemne trzony. Dlaczego piestrzenice kasztanowate? Z racji swojego koloru. Te główki, które widzicie, one nie mają jakiejś konkretnej formy, zawsze będą tak pofalowane, pokręcone. W korzeniach tej topoli, na której były orzechówki mączyste, też jest piestrzenica kasztanowata. Jeden owocnik ładnie tu się prezentuje w tym mchu. Ale przejdziemy z drugiej strony i zobaczcie sobie, o, w tym miejscu. Też to pięknie wygląda. Fajnie wyglądają właśnie w tym mszystym terenie, bo się dość mocno wyróżniają. Jak widzicie, one lubią takie miejsca z wyrwami w ziemi. Wtedy lepiej tam rosną. Jak już spotkałem tych piestrzenic kasztanowatych tyle, to pewnie przypuszczam, że będzie ich więcej w okolicy. Ale specjalnie jakoś za nimi się nie rozglądam, bo prawda jest taka, że ten akurat gatunek piestrzenicy jest u mnie w mieście bardzo popularny i tych owocników mam tutaj bez problemu kilkaset w jednym miejscu. Kochani, dzień nam się kończy, będziemy powoli kończyć ten odcinek, bo słoneczko już nam zachodzi. Podsumowując, pseudoplektanie w tym atlasie widzieliście u Ewalda Gerharda. Tak samo piestrzenica kasztanowata jest tutaj na ostatniej pozycji, a orzechówki wiązkowej u Ewalda Gerharda nie znajdziecie. Pamiętając o tym, że niedawno był Dzień Kobiet, dla wszystkich pań taki bukiecik, jak tutaj widzicie, naprawdę bardzo ładne grzyby, bo to jest bukiecik grzybowy. Grzyby, które możemy właśnie spotkać aktualnie teraz, wiosną, ale tych miejsc, gdzie w Polsce, gdzie ten grzyb występuje, jest bardzo mało, chyba około 4. Ja byłem na jednym w tym roku, owocniki raczej nie nadawały się do pokazania, bardzo marnie. A tutaj macie z jednego takiego bogatszego miejsca, potrafią być takie piękne te grzyby. Dla tych, co są tutaj pierwszy raz i chcą dostawać powiadomienia o moich filmach, to zróbcie tak jak na przedstawionym obrazku. Sezon grzybowy trwa cały rok, ale wiosną pojawia się dużo nowych gatunków, więc coś na pewno jeszcze nagram dla Was i w przyszłości będę chciał Wam pokazać. To tyle. Do usłyszenia. Cześć. Pa.